Rok 1973. Korea Północna. Dzień 13. Nie spałem całą noc. Siedziałem pod drzewem i nasłuchiwałem lekkiego wycia wiatru. Przez cały ten czas nie dowierzałem, że on mógł zrobić mi coś takiego. Jeszcze dnia poprzedniego tak się zadręczałem. Może i nawet było mi przykro? Ale nie mam litości dla kogoś, kto wrzuca mi trupa do łóżka. Było to zmarnowane ciało 19-letniego Koreańczyka, które badałem kilka dni wcześniej. Blade i chude. Z obszernym zakażeniem wokół szczęki i ust, w jego ciele zdążyło zalęgnąć się już jakieś robactwo wychodzące mu przez usta, nos i uszy. Nie będę kłamał. Byłem wstrząśnięty. Wstrząśnięcie jednak wzmacniane było przez pewne wspomnienie z jeszcze wcześniejszych czasów, o którym opowiem ci może innym razem. Minęła noc, a ja dalej siedziałem zatopiony w przemyśleniach. A gdy się z nich wynurzyłem, spojrzałem w górę. Na niebie widoczny był już wschód słońca, raził on moje oczy. Zamknąłem je na chwilę i zaraz otworzyłem. Spoglądał na mnie, w źrenicę. Nagle kucnął i pogładził ręką mój prawy policzek. A krzywdzony krzywdzić będzie, powiedział. Po tych słowach uświadomiłem sobie, że jestem skulony, a mój wyraz twarzy musi okazywać zupełne zdezorientowanie. Jesteś tak blady, powiedział i przybliżył się jeszcze bardziej. Jak on. Spojrzałem na niego. Odgoniłem z twarzy jej wcześniejszy wyraz. No i na co ci to było, co? Kontynuował. Cuchnie od nich śmiercią, ale i od ciebie cuchnąć będzie. Boję się o mój stan. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Na jakiej podstawie miałbym się tym przejmować? Na podstawie twojej miłości. To ona ma tu znaczenie. Nic o niej nie wiesz. Każdy głupiec jej pożąda. Nie tak wielu jednak dało radę ją pozyskać. Co z tymi mądrymi? Twierdzą, że jest nic nie warta. Więc jestem ignorantem, tak. W sensie teoretycznym. Co więc z praktyką? Praktycznie mi się przydasz. Teraz dam ci wybór i albo z czegoś się wywiążesz, albo nigdy nawet nie liźniesz nosem swojej ukochanej. To zależy od twoich propozycji. Może wyjść na jedno. Jeśli będziemy współpracować, to nie wyjdzie. Więc co masz mi do zaoferowania? Zapytałem wstając. Albo uzdrowisz resztę moich ledwo zipiących, albo przejdziesz na naszą dietę. Wybierz sobie jedno. I mówiąc to, również zaczął wstawać. Wpatrywał się we mnie stanowczo. Słucham. Zapytałem. Albo uzdrawiasz, albo żresz smażone kciuki. Musiałbym potem usmażyć sam siebie. To byłby jeden ignorant dla świata mniej, powiedział uśmiechając się. A ja i tak nie byłbym w stanie cię tknąć. Dla mnie jesteś zepsutym mięsem. Zmarszczyłem brwi. Wybieraj. Albo jedno, albo drugie. Będziesz posłuszny własnemu zdaniu o ludożercach, czy jednak zrobisz wszystko dla swojej ukochanej? Otworzyłem usta. Co do cholery? Co jest dla ciebie ważniejsze? Zapytał. Co jest w tobie tak bardzo kluczowe? Dlaczego miałbym ci odpowiadać? Musisz. Uważasz, że czuję przed tobą respekt? Tak. Że zalęk się we mnie strach. Jak chcesz tu zarabiać? Uniosłem brwi. Nie zorientowałeś się jeszcze, że nie ma tu absolutnie żadnej waluty? Ja... Jesteś chory, X, powiedział wkładając ręce do kieszeni. Nie przybyłeś tutaj w celach zarobkowych, chciałeś robić to, co sprawia ci radość. Sprawianie krzywdy ma mi sprawiać radość? Wszyscy jesteśmy psychopatami. A swoją drogą, jeden z dowodów leży sobie w twoim miejscu do spania. To była samoobrona. Gdyby nie to, pewnie pływałbym kraulem w twoich jelitach. Przybyłem tu na praktyki. To pierwszy raz, kiedy uprawiam na poważnie swój zawód. Co chciałeś osiągnąć, przyłażąc właśnie tutaj? Pamiętam, że w tamtym momencie język jakby mi się zaplątał. Nie dał mi absolutnie żadnej możliwości wypowiedzenia się. Nie pamiętasz? Nie wiesz? Byłem pewny, że taki geniusz jak ty będzie miał odpowiedzi na wyciągnięcie ręki, nie tracąc głupio czasu na zastanowienia. Nie odpowiedziałem. Twój mózg nie zrozumiał się z ciałem, albo półkule mózgowe są innego zdania. Jedna chce lepiej pracować, a druga kosić banknoty za byle jakie odwalenie roboty. Mój język dalej był związany na węzeł.
coś kazało mi się zamknąć. Powiem ci coś, zaczął. Jeśli chcesz zarabiać porządną kasę, to mogę ci w tym pomóc. Oczywiście nie dam rady tego zrobić tutaj, ale możesz razem ze mną przemieścić się do innego kraju, gdzie płacą nie byle gównem, tylko pieniędzmi. Oczy mi rozbłysły, język się rozplątał. Jakiego kraju? Zapytałem. Y uśmiechnął się. Pewnie stwierdzisz, że dużo lepiej nie będzie, ale pieniądz to pieniądz. Wiem, jak dostać się do Chin. Czyżby? Owszem, ale musisz spełnić jeden z warunków, które ci zaproponowałem. Nie chcę kupować zwłok w worku. Najpierw przedstaw mi plan mojej ewentualnej przeprowadzki z tego miejsca. Mój rozmówca wyszczerzył zęby. To tylko garstka myśli, a reszta sama się toczy. Korea Północna graniczy z Chinami. Nie mamy daleko. Popłyniemy z nurtem rzeki aż do pewnego momentu, gdzie będziemy musieli użyć nóg. Spojrzałem na niego spod łba. Nie da się przedostać przez granicę Chin od tak, powiedział pstrykając palcami. Trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Ty ich nie posiadasz. Ja tak. Jeśli masz możliwość nie siedzenia w tym dziadostwie, to dlaczego je wybierasz? By w tym zawodzie móc tam zdobyć pieniądze, należy mieć jakieś doświadczenie i wiedzę. Ci ludzie nie są tacy sami jak tu, X. Im nie jest wszystko jedno, takie posady mają swe szczególne znaczenie w chińskich mafiach, gdzie ludzie o owym zawodzie mogą naprawdę nieźle zgarnąć. A ja do tej pory nie miałem żadnego lepszego doświadczenia. Fakt, że trochę mnie podreperowałeś, jednak nadal jestem na bardzo miernym poziomie. A jeśli pracowalibyśmy razem, moglibyśmy wspólnie zyskać bardziej niż ciekawe zyski. W tamtym momencie wiedziałem, że nie ma innej drogi. Musiałem to zrobić. To nie była groźba, to była propozycja spełnienia moich nieskrytych marzeń. Powoli podejrzenie o to, że wszystko co mówił mogło być kłamstwem, przestawało mnie tak bardzo obchodzić. Wchodzę w to, odpowiedziałem. Więc mam wybór? Owszem, odpowiedział. Ale czuję haczyk przy siedzeniu. Jeśli na tych ludziach tak bardzo ci zależy, to czy nie powinieneś dać mi tylko jednej opcji, która głosiłaby, że albo ocalę resztę, albo do końca życia będę odbierał sobie pensję z piasku? Y zamknął oczy. Powoli wciągnął powietrze i równie powoli je wypuścił, a wargi mu przy tym drżały. Otworzył oczy i spojrzał na mnie. Pod jego źrenicami widniał czerwony łuk. Potrafię. Zaczął, po czym jakby mimowolnie znowu zamknął oczy. Chyba jednak nie potrafisz, powiedziałem. Twoja twarz próbuje dać i tobie, i mnie do zrozumienia, że sam się okłamujesz. Ja potrafię wybaczać. Wykrztusił, ale nie otworzył oczu. Pozostawisz ich wszystkich na pastwę cuchnącej śmierci, a mi dodatkowo proponujesz lepsze życie? Cholera, jesteś chrześcijańskim pionkiem, a mimo to po rzutach kostką wybierasz pole prowadzące do miejsca, które samo chce cię wybić. Myślałem, że nie jesteś masochistą. Powiedziałem i podszedłem do niego jeszcze o krok bliżej, tak, że nasze nosy prawie się stykały. Twoje półkule chyba też nie za bardzo ze sobą się zgadzają. To ty jesteś chory, Y. Wiem, że... Zaczął otwierać oczy. Ty nie będziesz chciał im pomóc, ale będziesz musiał wybrać drugą opcję. I to ona będzie cię najwięcej kosztować. To dla ciebie lekcja, X. Ja jestem wystarczająco silny, by móc ci wybaczyć. Ale na karę nadziewasz się sam, jak królik na dzidę. Idź do diabła. Sam do niego przybyłeś. Kusi cię drańsko, co? Powiedział i zaczął się śmiać ze łzami w oczach. Zejdź mi ze źrenic. Jeśli wchodzisz w jedną z moich propozycji, to muszę cię zmartwić, ale zaczynamy od dzisiaj. Moja ślina ledwo dopłynęła mi do gardła. Dziś się to zacznie, ale najpierw chciałbym, abyś udał się ze mną do moich bliskich. Chcę, abyś był przy nich, gdy będą opuszczać świat. Powiedział, wycierając ręką oczy. Co mnie obchodzi, banda? Mnie obchodzi. A ciebie obchodzi zielony papierek. Pokręciłem głową. No i jak złodziej żeber może być miłosierny, co? Powiedziałem i prychnąłem. Wstaw się w południe przy czymś, co jeszcze niedawno było namiotem. Stamtąd wyruszymy do tych ludzi. Będziesz świadkiem tego, jak odchodzą. Kocham szczęśliwe zakończenia. Do zobaczenia, powiedział i odszedł, przecinając wyjący wiatr. Nie odpowiedziałem. Ponownie usiadłem pod drzewem i zatopiłem się w morzu wszelakich przemyśleń.
Gdy nadeszła odpowiednia pora, ruszyłem w wyznaczonym kierunku, wyznaczonymi przez siebie ścieżkami. Podmuchy wiatru gromadziły nowe warstwy pyłu, który opatulał twarz i należało go strzepnąć ręką. Nieraz wpadał do ust, co nie było miłym doświadczeniem. Wędrówka trwała dla mnie w nieskończoność. Wiecznie słyszałem jakieś krzyki, koreańskie wyzwiska oraz wleczące się w powietrzu i drażniące nos zapachy. Wielu ludzi dzisiejszych czasów mogłoby stwierdzić, że znaleźli ziemskie piekło. Z tym, że dziś byłoby tam więcej kamer. Przy solidnie popalonym namiocie stawiłem się o wyznaczonej porze, gdy słońce było już całkiem u góry. Odczekałem parę chwil, ale człowiek, który miał tam być, nie przychodził. Fala pyłu wpadła mi do nosa. Wydłubałem go palcami i przysiadłem na warstwie ziemi zmieszanej z piaskiem. Przyglądałem się z daleka handlującym ludziom. Ciekawy byłem, czy wystarczało im to, co robili. Czy wiedzieli o istnieniu innego świata? Czy może myśleli, że są tu na zawsze zamknięci? To było całkiem możliwe. Na ich miejscu zamiast kur samo skubałbym się ze skóry i czekał na nicość. Nigdy nie znosiłem zakazów i granic. Uważałem, że potrafią tylko wytykać człowiekowi jego słabości, wrzeszcząc przy tym, że nie wszystko jest możliwe. A ja nie znosiłem słuchać bzdur. I nic się w tym temacie nie zmieniło. Gdy słońce zaczynało już zachodzić, moja nadzieja zdawała się odchodzić razem z nim, pozostawiając mnie samego i uświadamiając mi, że moje kieszenie już nigdy nie będą pełne. Ogarnęła mnie rozpacz biedaka. Położyłem się na ziemi i zacząłem się śmiać z własnej nędznej sytuacji. A patrząc na łażącą po mojej ręce cykadę, powiedziałem: ta, wiem, jesteś wyżej niż ja. Wygrzebałaś się spod ziemi. Strzepnąłem ją drugą ręką i spojrzałem w niebo. Chyba można napisać o mnie dramat. A więc jednak ci zależy, usłyszałem znajomy głos. A co jeśli ten facet uwalił twojego ojca za spóźnianie się, co? Zapytałem, odwracając się na ziemi w jego stronę. DNA to taki narodzinowy testament. Wierz mi, że żebyś mógł dostać to, czego pragniesz, jeszcze wiele będziesz musiał przełknąć. Powiedział i wstrzymał w sobie uśmiech. Chodź za mną. Zmarszczyłem brwi, wstałem i otrzypałem się z piasku i ziemi. Ruszyłem za Y-kiem. Każdy człowiek się za nami oglądał, jakbyśmy spiskowali jakiś atak terrorystyczny na Amerykę. Swoją drogą myślę, że niedługo stanie się coś podobnego. Osobiście nie wierzyłbym, że tak wysokie budowle mogłyby przetrwać dłużej niż 10 lat. Zawsze znajdzie się jakaś psuja. Zakład? Szedłem metr za nim. Dopiero w trakcie wycieczki zauważyłem, że Y ma na sobie białą, nieco brudną koszulę, że niby taki strój odświętny czy inny syf. Nie skomentowałem tego. Nie miałem na to siły. W pewnym momencie mój towarzysz przystanął, porozglądał się dookoła i ruszył pomiędzy dwie wyglądające na opuszczone, średniej wielkości chatki, za którymi zaczynała się armia wysokich, wysuszonych krzaków. Szedłem za nim, po raz kolejny przy tym harastając się o każdy krzak. Po parunastu metrach Y ponownie się zatrzymał i kucnął. Rejestrowałem każde jego poczynanie. Pociągnął nosem i zaczął ruszać rękami po piaszczystej powierzchni, która po chwili ukazała podziemne wejście zbudowane z dwóch drewnianych drzwiczek. Y chwycił za nie zamaszyście i otworzył, ukazując prowadzącą w dół podniszczoną drewnianą drabinę. Co? Zapytałem lekko niedowierzając. Skąd? Odkryłem to miejsce niedługo po przybyciu tutaj. Tak jak ty, musiałem przecież znaleźć miejsce do schronu. Jak chronisz się przed nieproszonymi gośćmi, kiedy jesteś już w środku? Chodź za mną. Chciał puścić mnie w dół pierwszego, ale nie pozwoliłem mu na to. A ten tylko się uśmiechnął i zaczął schodzić pierwszy. A ja zaraz za nim. Tylko nie zamykaj drzwiczek, powiedział, bo nie będę cię potem reanimować. Nie liczę na to. A więc wiesz, że nie mam na to papierów? Gdy zeszliśmy na dół, naszym oczom ukazało się spore, ciemne pomieszczenie. Stwórca miejsca, które chcę ci pokazać, chciał, aby korzystać z niego mogli jedynie smaglosze własnego mięsa. Mówił, patrząc w nicość. Dlatego wejście do środka tego pomieszczenia zostało utrudnione. Wprawdzie nie byłem tym, kim jestem, gdy rozwiązywałem tę zagadkę, ale udało mi się tam dostać, nie ponosząc żadnych szkód. Podrasowałem to miejsce, jednak główna część pracy nie należy do mnie, choć działa nieco inaczej niż za czasów jego pierwotnego stwórcy. Jest tu jakiś włącznik światła?
Zrób kilka kroków do przodu, wkrótce jakieś światło powinno ci się ukazać. Działa tu pewien mechanizm, ale spokojnie, nie zginiesz. Posłuchałem. Przeszedłem ze 4 metry. Wdepnąłem w coś i nagle coś zleciało z sufitu. Odskoczyłem i wytrzeszczyłem oczy. Co do, nieźle ci poszło. Ja zdarłem gardło. Wszystko, co tutaj zobaczysz, jest wynikiem pracy człowieka, a gdybyś nie wiedział, po prostu nadepnąłeś na płytę. Wiadomo, co się z nim stało? Gdzie jest? Niewiele udało mi się o nim dowiedzieć, ale wszystko w swoim czasie. Może kiedyś. Chodź, przyjrzyjmy się temu z bliższej odległości. Przełknąłem ślinę. Ruszyłem wolno do przodu. Z sufitu wyskoczyły 4 różne wyglądem, lecz podobne wielkością i solidnie zrobione z wosku lalki. Nad nimi zwisała żarówka, stanowiąca jedyne źródło światła poza otwartym wyjściem, z którego i tak niewiele padało już blasku. Może zrozumiesz lepiej, jeśli przyjrzysz się nieco bardziej ścianie na końcu, powiedział. Oczywiście światło żarówki nie należało do najmocniejszych i na owej ścianie wiele nie widziałem. Spojrzałem pytająco na Y-ka. Mnie nie pytaj, rozejrzyj się nieco dookoła. Westchnąłem. Pokręciłem głową i spojrzałem na lalki. Każda z nich zwisała na długim sznurze, obwieszonym wokół szyi. Każdy sznur wychodził z metalowych rur. Podszedłem pod rury, aby spojrzeć, czy nie zobaczę niczego wyżej, ale ujrzałem jedynie ciemność. A teraz wymienię ci te cholerstwa, począwszy od lewej strony. Owinięta w papier toaletowy lalka miała chyba przedstawiać dziewczynkę, której środek głowy był wygolony z włosów. Reszta długich włosów zwisała jej z boków głowy. Miała wściekłą twarz, której policzki opuściły swoje miejsce zamieszkania, a oczy jakby nie spała od czasów własnego porodu. Jej zęby były białe i zaciśnięte. Następna lalka wyglądała na przedwcześnie starzejącego się nastolatka, którego twarz sprawiała wrażenie zrobionej z 7 nieszczęść. Ubrany był w szarą bluzkę z kapturem i potargane dżinsy, stopy wyposażone miał w dziurawe skarpetki. Skóra opadała fałdami i lalka wyglądała jak człowiek mops. Usta miał lekko otwarte i nie ujrzałem jednak tam uzębienia. Po lewej stronie starego mopsa wisiała opasła lalka, przedstawiająca może 16-letniego chłopaka. Nie miał na sobie nic poza białą pieluszką. Lalka była tak dobrze zrobiona, że zwisające fałdy tłuszczu wyglądały jak prawdziwe. Szczerze, to do dziś się zastanawiam, czy nie pochodziły od żywej istoty. Twarz i tors lalki usmarowane były chyba z jajecznicy. Nie wiem, jak ten człowiek to zrobił, ale byłem godny podziwu. Ostatnia lalka również przedstawiała młodego człowieka, łysego, bladego i ubranego w garnitur z nieobecnym wyrazem twarzy. Czerwony krawat leżał tak samo nieruchomo, co i reszta ciała lalki. Cóż za niespodzianka, prawda? Znalazłeś coś? Zapytał Y. A widziałeś, żebym szukał? Wpatrywałeś się w te lalki jak w obrazek. Myślałem, że może coś przykuło twoją uwagę. To prawda, najbardziej te 4 lalki, o tutaj. Ze wszystkich 4 lalek te 4 wypadły najlepiej. Skup na chwilę łeb. Popatrz tu i tam, pomyśl. Tam jest ciemność, powiedziałem wskazując palcem. I tam też. X, do cholery, współpracuj. Prychnąłem, wyrzucając z ust solidną falę śliny, ale finalnie zacząłem się nieco bardziej skupiać. Przypatrzyłem się uważnie lalkom. Pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Na każdą gapiłem się i nie spuszczałem wzroku, słysząc w międzyczasie tylko dźwięk obgryzanych przez Y-ka paznokci u rąk. I moje prawe oko nareszcie coś dostrzegło. Z pępka grubej, usmarowanej jajecznicą lalki coś lekko wystawało, było malutkie i ledwo to dojrzałem. Przełknąłem głośno ślinę i ruszyłem ręką w stronę znaleziska. Do dziury opasłego brzucha wcisnąłem 3 palce. Była tusta, jakby usmarowana była z jakiegoś śluzu, który później został mi na palcach. Wzdrygnąłem się i zacząłem wyciągać. Wyciągnąłem malutki, czarny, stalowy kluczyk. Nie pytałem Y-ka o zdanie, nawet na niego nie spojrzałem. Zerknąłem tylko na twarz grubej lalki, po czym poszedłem za woskowe wytwory, aby poszukać kłódki, zamka, czegokolwiek. Byłem pewny, że to nie koniec czynności, które będę musiał wykonać. Trudność zadania przestała mieć dla mnie znaczenie. Przed oczami miałem worek z pieniędzmi, który wsiada do odjeżdżającego pociągu. Motywacja była więc na bardzo wysokim poziomie. Minęło parę metrów, a mój but znów na czymś głęboko osiadł, a to odpaliło następną żarówkę w dalekim ode mnie kącie. Oświetlała zawieszone na ścianie małe pudełko. Ruszyłem więc w jego stronę. Przystanąłem i wsadziłem klucz do kłódki trzymającej wieczko, po czym przekręciłem zamek.
Podniosłem tekturową górę pudełka. Z całą pewnością nie zgadłeś, że było tam oko? Powiedziałem do siebie i zmarszczyłem brwi. Nie myślałem długo. Rozprawiłem się z okiem, wkładając kciuki między źrenice. Minęło parę prób, ponieważ oko cały czas wyślizgiwało mi się z rąk. Wreszcie udało mi się włożyć kciuki głęboko w gałkę, a te zarejestrowały odczucie jakiegoś twardego przedmiotu. Rozerwałem gałkę do końca i wyjąłem następny klucz. Nieco większy niż ten poprzedni. Mniejszy wsadziłem sobie do kieszeni spodni.